Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku trzeciego sezonu Minecrafta na Modern Zami Safe Mod. Jest ze mną dzisiaj ojciec dyrektor Tofik. Dzień dobry. Oraz Koki. Siemanko. Dzisiaj, jak pamiętacie, wczoraj poszliśmy sobie na wyprawę i szczerze mówiąc nie chcę na takie wyprawy chodzić. Ja też nie. Mnie to mało kręci, prawda? Ja wolę tworzyć maszyny. I dlatego w tym odcinku zajmiemy się tworzeniem pola siłowego. To, co obiecałem wam, że wykonam jeszcze w trzecim sezonie. Wykonałem tutaj część maszyn, czyli wykonałem nasz ekstraktor z MFFS modyfikacji. Tworzymy go w ten oto sposób. Recepturka dosyć prosta. To wykonujemy w ten oto sposób. A forcycium to jest nowa ruda, która dochodzi z tą modyfikacją. Kolejny item to jest kapacitor. Tak, nie patrzcie się na moją wymowę, bo ona jest właśnie. Tworzymy w ten oto sposób. To jest recepturka dosyć prosta. I projektor, ostatni przedmiot. W ten sposób. I te oto bloki, czy płytki wykonujemy tako z Raffinate Iron. Okej, więc go postawimy sobie w tym oto miejscu. Postawimy pierw dwa ekstraktory tutaj i one tutaj będą nam się ładowały. Mają dosyć rozbudowane menu, jak widzicie. Na szczęście update'y są dosyć fajnie zaprezentowane, bo widzimy dosłownie co jak się wytwarza i możemy sobie podglądnąć, jak to stworzyć, żeby wrzucić do naszego mechanizmu. Więc bardzo fajna, ciekawa sprawa. Do tego wykonałem sobie jeszcze dwa hopery, które gdzieś tutaj są, tak? Tu na górze je postawimy i tutaj do góry damy sobie focium, jak to było? Jest. Forcicium. Masakra jakaś. 8 staków i w międzyczasie potrzebujemy jeszcze pociągnąć tutaj kabel światłowodowy. Więc jak wiecie, tutaj już będzie troszeczkę zabawy. Potrzebuję jeszcze kolor czerwony. Ja w bazie. Słucham? Do kogo ty tam Tofi mówisz? No, do pewnej osoby. Wiesz co, to ja wolę może tego nie wiedzieć. No bo ten będzie tutaj taki specjalny plan, rozumiesz. Szykujemy się na zakończenie. Kto się szykuje, ten się szykuje. Ja pracuję dalej. No to pracuj. Pracuj. Ja pracuję dalej, a wy się obijacie. Jak zawsze zresztą. Dobrze. To tak, idę się obijać dalej. To jest norma, że wy się obijacie. Ja tu muszę pracować jako jedyny po prostu pracujący. No dobrze. Lenie patentowe. W następnej części ci bardzo pomagam. Ej, kto mnie bije? Nie bij, proszę. Ktoś cię bije, to wiedz, że to Koki. Oj. Wiesz, teoretycznie mówi się, kto się czubi, ten się... Nie lubi. Chciałem powiedzieć coś innego, ale to lepiej nie powiem. Lepiej to fig nie mów. Tak, bo ja wiem, co ty chciałeś powiedzieć. Akurat ja wiem bardzo dobrze, co ty... Ja zaraz ginę tu. Proszę mnie nie bić. Proszę mnie nie bić. Jak prosi jeszcze. Tofik, nie tak się prosi. Tofik, nikt cię nie uczył? Żądam. Okej, okay. Podłączony prąd. Więc teraz zobaczmy, jak to się prezentuje. Możecie tam tą dziurę, co ja zrobiłem, załatać, jak wam się chce. Naprawdę, jeszcze jedno życie i zginie tutaj. Zginie tutaj? Kto? Gdzie? Ja. Kiedy? Ponieważ co? Ja tu zginę. No ja nie chcę zginąć, przepraszam. Chodź, tutaj nie kręcę. To chyba do prądu się podłącza, czy nie? Koki, idź do safe moda. Nie, ja już tutaj nie chcę. Ja chciałem się zamknąć, żebyś mnie nie biła. Było pokazane na jednym z poradników, a tutaj nie jestem do końca pewien, jak to się prezentuje. Tutaj ma działać na wajchę. Tak? Z tego co rozumiem, to muszę dać wajchę, żeby to się uruchomiło. Więc okej. Okay. Więc dwie wajchy trzeba wykonać, gdzie one są tutaj. Okej. Okay. Niech się nam tutaj wykonają, przyjdą do nas i zaraz przetestujemy to, czy nam to nie wybuchnie, oczywiście. Okej. Okay. Zapaliło się. Aha, jedna wajcha zaczęła zapalić oba. Bardzo fajnie. Więc przełóżmy tą wajchę do środka. Powiedzmy tutaj. Z boku. Ja tego nie będę widział, bo to będzie zasłonięte. A dzięki temu obie te maszynki będą chodziły. Masz może ten blok, co tutaj stał?
Koki? Jaki? No, bazalt. On wyleciał. Hej, dobra, zleciał na dół. Okej. Okay. Nieważne, mniejsza z tym. Już mam. Gunpowler. Tylko że się przyblokował. Coś mało tego Gunpowlera, trzeba po... Coś mało tego Gun. Gunpowdera. Gunpowdera, tak. Dobrze, że nie powiedziałeś tego w inny sposób. To wiesz co, musimy zrobić cutscenkę i potem mi powiesz. Tak, i powtórka z rozrywki. Tak? 70. 70 to będzie mało. Więc to się ładuje, bo to i tak się troszkę będzie tutaj się wykonywało. Ja stworzyłem już tutaj te moduły do zwiększenia szybkości tych naszych urządzeń. Gdzieś tutaj one wszystkie są na szóstej stronce. I to jest szybkość. Takie sobie wykonamy 4 i włożymy sobie po 2 do każdego z tych. A na zwiększenie energii póki co uznaję, że nie ma sensu, bo ten oto moduł zwiększa energię tylko o 100 albo 1000. Oki! Czyli o bardzo małą wartość, więc uznaję, że jest to całkowicie bez sensu i niepotrzebne. Zwiększa o 100. O 100 tysięcy, dokładnie mówiąc. Dobra, to mamy zamontowane. Co w kolejności? Teraz montujemy MFFS kapacitor. Go zamontujemy w... Czekajcie, może to rozwalę i zamontuję to w tym miejscu. Po co ja to wrzuciłem z powrotem? Okej. Okay. To też ma swoje update'y różnego typu. To będzie to w tym miejscu leżało. Teraz potrzebujemy też pustą kartę, żeby je połączyć razem. Chyba też się nauczyłem jej tak. Wykonamy sobie takich 4 sztuki, bo będziemy potrzebowali ich więcej. Ona zaraz do nas przyjdzie. A projektor... czyli ten oto itemik, postawimy w tym oto miejscu, żeby zasłaniał on wejście do jaskini. Oczywiście wiem, że to jest takie troszeczkę złudne, bo jak ktoś by chciał wejść, to i tak sobie poradzi z tym, ale ja chcę, żeby to pseudo tak się prezentowało. To się nie będzie tutaj mieściło nigdzie. Chyba, że to postawię w tym miejscu. Jeszcze tu troszkę piasku. Okej, okay. Tu postawimy projektor. Zaraz powiem dokładnie, o co w nim kaman. Ale pierw potrzebujemy puste moduły, żeby zasilić nasz układ. To podzielimy na pół, położymy po jednym tutaj i jeden tutaj. One zwiększają szybkość przetwarzania, czyli szybciej tą energię uzyskamy. Teraz tworzymy dwie karty, klikając prawym przyciskiem myszki na nasz kapacitor. Raz, dwa. Czyli tak samo jak po prostu łączyliśmy nasz reaktor z tym ekranem. I teraz te karty wkładamy pojedynczo w każde z tych urządzeń. Dzięki temu one będą zasilały teraz ten nasz kapacitor. Masakra, jaka nazwa. Kapacitor. Ktoś ma pomysł, jak to się wymawia? To fik? Zaraz, to fik Angliku. Chwila. Dobra, zaraz nasz Anglik przyjdzie i to przetłumaczy. Ale będzie śmiesznie zaraz. Chwila. O, na daleko będzie trzeba moduły dorzucić. Bo już widzę, że nie sięgnie aż tak daleko. Ten jest odnośnie dalekości. Ich się nie wyuczyłem. Więc... Koki? Weź wpis sobie MFFS. Tam w NEI. I kapacit. Kapacit. I tam będziesz miała MFFS Capacitor Update Range. Update? Boże, update. Update range. Taka kreska jakby, taki celownik. Dobra, jesteśmy z powrotem. Koki dostała bojowe zadanie wykonania tej recepturki w autocraftingu. Teraz bierzemy znowu pustą kartę i klikamy na nasz projektor, żeby połączyć go z tą kartą. Powerlink. Czy chyba klikamy na jeszcze raz na ten nasz kapacitor i to zanosimy do naszego projektora, żeby on przekazał mu energię. Przepraszam. Powerlink. Przepraszam. Słucham. Czy zostałem save moda? Zjał. Uciekł. Jak się włącza TNT? Sygnałem redstone'owym, czyli Wajchą. A gdzie ty jesteś? Ja pierdzielę. Co ty knujesz? Nic. Tofik! Tofik! Nie kończymy dzisiaj serii. Wiem. Tofik! Jeszcze wytrzymam. Ła, wpadłem.
jeszcze. Proszę tutaj nie niszczyć nic. Autocrafting. No wiesz? Wiem, idę już, idę. Ale nie, ja ci tylko pytam, czy wiesz, to miało być autocrafting. Sygnał. No ja wiem, tylko że ja się zapomniałam. Bo już tak kilka razy miałaś, że ja cię prosiłem o autocrafting, a wykonałaś po prostu item. Bardzo możliwe. To się wolę upewnić. Redstone. Tak, redstone. Teraz w tym miejscu, żeby zasilić nasz projektor, musimy ustawić, żeby przekazał połowę energii do projektora. Tamtym oto przyciskiem. I teoretycznie powinna tu energia nam teraz przychodzić. Teoretycznie powiedziałem, jak mówiłem, nie korzystałem z tego. Chyba, że teraz jest problem odnośnie dalekości. Więc będziemy musieli chwilkę poczekać na koki, aż tam to nam wykona. A my w międzyczasie sobie zamówimy kilka przedmiotów odnośnie tego oto układu. Jak widzicie, jest tutaj mnóstwo rzeczy jakichś takich dziwnych, poukładanych. No i tym trzeba się też zająć. Przepraszam. Słucham. Mogę jeszcze zająć trochę czasu? Słucham. Jak się nazywa wajcha po angielsku? Level. Lever. Ty, kurczę, Angliku. Cicho, bo tutaj specjalne jest po Minecraftowemu, nie? To fik. To fik, ty kurczę, Anglik od 7 boleści. Ale wpisałem im coś źle, to co innego wpisałem. Aj, to fik, to fik. Dobra, zamawiamy sobie te moduły, jak teraz widzicie, bo one będą nam bardzo potrzebne. Tego dyszkę zamówimy. I zamówimy sobie ten mur. Gdzieś tutaj jest, o, mur. To jest to. Takie dwie sztuki, jedna sztuka nam chyba wystarczy. Słucham? Zrobiłam. Tak? Wow! Dzięki. Range jest. Recepturka. Wykupmy sobie takie trzy. Znaczy, zróbmy sobie trzy. Kurczę, wykupmy masakrę. Co ty robisz? Nie wiem. To koki cię zakupuje znowu. Super. Wiecie, ja tam nie wnikam, co wy tam do siebie macie. Wolę chyba nie wiedzieć. Będę się lepiej czuł. Będę lepiej spał w nocy. Ja tutaj kombinuję nad złowieszczym planem. Kto mnie tam rozwala cały czas? Zganij kto. Ja tutaj ciężko myślę. Twoja koleżanka z klasy. Nie mogę się skupić. Dobrze, odkopmy troszeczkę to fika. Gdzie ta wajcha zasrana? To fik, ona jest na samym początku. Chyba, że sobie wezmę repeater. Wiesz co, już ci zamawiam. Gdzie ona jest? Już. Zaraz przyjdzie. Dobrze. Mister sobie... Tofik. Ktoś mi tutaj próbował zakopać jeszcze jakieś głupie drewno. Jak to zrobić? Jak to się łączyło, cholerka? Mi się wydaje, że dobrze to połączyłem tamtym oto sposobem, ale chyba coś jest nie tak. No i gdzie ta wajcha? Dobra. No aha. Przyszła. Dobrze. Do skrzynki. Proszę za mną nie chodzić. Install it. Ale energia, jak nie przychodziła, tak nie przychodzi. Widzicie, to się nazywa podchamstwo. Wiedziałem, że ktoś pójdzie ze mną. Gani kto? Właśnie. No, Tofik. Ja wiesz, tylko chciałem przetestować tutaj. Ja tam Tofik nie wnikam. Dobra, czekaj, tutaj tak. Ja tam wolę nie wnikać. Dobra, to wrzucamy na dalekość. Skupić, i nie teraz mógł... możemy spróbować jeszcze raz podłączyć ten nasz moduł. Ale co, czemu nie? Kartę. Nie odpalaj. Energia to... przychodzi, dalej chce przychodzić, cholera jasna. Ale to moja obora. By to królik szczelił. Nos. Czekaj, bo tutaj nie mogę dać redstone. Kręci jeszcze raz. Jeszcze raz na dalekość. Koki, bo sama zaraz. 32. No kurczę, na pewno tam więcej niż 32 nie ma. Proszę mi nie stać tutaj na celu. Pustą kartę. O! Co to było? Co? Będę musiał chyba zaraz luknąć. Co to było? Dobra, już jesteśmy z powrotem. Ominął was fajny motyw, ale już niestety. Co? Nie powtórzę go. Pytałem, czy koki ma grawie. Do czesania ziemi. Dobra. W tym miejscu dajemy tryb. To są tryby z tą czerwoną obwódką. Chyba. Wkładamy je w tym oto miejscu. Staliśmy teraz, że to będzie jako mur tworzone. Wow. Jaka gęba się otworzyła. Nie rozwalaj. Dobra, teraz tutaj układamy, szczerze mówiąc nie wiem co. Uruchamiamy to wajcho, więc kuchnijmy, co to w ogóle nam teraz wyszło. Mam nadzieję, że nie zginę, bo tutaj kilka razy zginąłem właściwie podczas zabawy z tym. U Hardena oczywiście. Więc teraz test. Koki, idź do safe moda. Dostaliśmy miejsce 1 na 1. Dobra.
Teraz dodamy jeszcze z dołu jedną wajchę. Z góry i odsuniemy o jeden blok. Chcę zobaczyć z redstone'em. Klik. I jesteśmy w tym miejscu. Okej. Okay. Więc jest w porządku. Może dajmy to... A to wysokość chyba nam robi. To daje nam wielkość. Kiepsko. Czyli jest 2x2. Czyli teoretycznie już tutaj żadne ludziska, co tam chodzą sobie po zewnątrz, nie wejdą. A zaraz spróbuję. Okej, dostaliśmy w ten sposób. No. To też nam nic nie daje. Więc te dwa zabierzmy. To nam daje chyba wysokość, czy nie? Co to kiepskie jest? Dalekość nam daje. To jest strasznie kiepskie. Chyba, to żebym połączył jeden na drugi. Więc kijowo. Więc teoretycznie tu i tak potrzebuję dwie sztuki, ale nie da nam to takie blokady, jakie ja bym chciał. Musiałem ten projekt dodać o jeden klocek w dół, żeby to w pełni zasłonić, żeby faktycznie tutaj nikt nie mógł się przedostać. Ale nie zabiło krówek. Opcjonalnie. Co to znaczy? Czemu to nie zabija krówek? Czyli dodatkowe jakieś update'y. Potrzebuję coś, co go wydłuży. To jest wielkość. Zobaczmy. Włącz. I jeszcze raz. Aha, dobra. Półpłytki oddziaływują z tym, więc jeśli są półpłytki, to to nie zadziała. Rozwalmy je w takim razie. Ałaj, obrywałem. Ałaj, bolało mnie to. Dobra. Więc chyba teraz będzie wszystko w porządku. Ten z góry zabierzmy. Rozwaliło cię? Haha, nie ma wejścia, już wiecie o tym? Gdzie nie ma? Nie. Wejścia. Zaraz do bazy. Zaraz zobaczymy. Nie zasłużyliście. Chodziwy górał. No co? Ach. Zamknął nas. I mam was. Ty, dobre to jest. Gdzieś to zamocował w ogóle? Z boku. Fajne. Ale to myśmy jest. Tu przyszli za rami. Nie wpuścisz nas? Aha, to proszę. Poczekaj. Ja proszę bardzo, marchewka. Stój. To Figma TNT. Wpuścisz mnie czy nie? Takiego daru nie chcę. No to wpuszczasz czy nie? No. Proszę, możesz wejść, mości panie. No i gitara. Tak to się za... Fajne, prawda? Normalnym życiu też tak można załatwić tak, sprawy. Tak jest stworzone. Ale nam nie chodzi o taki sprzęt, tylko o coś o wiele, wiele większego. Ale już mi się podoba z tym polem magnetycznym. Ja widzę, troszeczkę nam tych itemków wszystkich zjadło podczas tego. Jak ono chodzi, to zżera nam zasoby jednocześnie. Więc uruchomimy to. I popatrzmy sobie tutaj na poziomy. Tutaj idzie wszystko oczywiście ok, ale tutaj będzie nam leciały te nasze surowce. Bo one stąd są zjadane. Oczywiście powoli, bo powoli. A co za surowce są? To tam z góry masz. Forcicium. Tak, forcicium. A z czego to leci? To mi się z kwiatkiem kojarzy. No. To jest nowa ruda, którą macie. Coś jak rozwalasz, to wylatuje jak redstone. Foki, to jest po prostu pozostałości z gila. Jak ktoś jest chory. Takie zielone coś. Stofikowego gila. Stofikowego gila. A propos tofiku. Ja dzisiaj rozmawiałam z moją panią religijską. No i co? Na temat tofikanów i ona nie chce uwierzyć, że powstaną. Co? Ja nie mogę. Ojojku. Oj, tofik. To powiedz, że powstaną po 70. odcinku. Ej, wiecie, że nie mamy w ogóle tego, kurczę, węgla. Ja pierdzielę. Wyleciało mi słowo. Czemu ty żeś powiedziała to ten? Proszę tam nic nie klikać. W trakcie mojej nieobecności. Już za późno. Ja i tak wejdę bokiem. Więc wiecie, że wam to nic nie da? Ode mnie nie uciekniecie. Dobra. A tutaj... Dobra. Fajnie. Ile Hardel ma węgla? Surowców za chwilę ma zabrać. Mało węgla, ale pożyczył sobie troszeczkę od niego. On nie potrzebuje w ogóle. Po co mu węgiel? A nie ma charcoal? Charcoal niestety, ale tutaj nam nie pomoże nic. Nic. A nie. Znaczy się. 61 na ten monitorek. Sorting jest tutaj umiejscowiony. Automatyczny. Fak by to w oko szczelił.
Dobra, jesteśmy z powrotem po chwilowej przerwie, chwilowym hałasie i tak dalej. I ekscesach od Fika. Wcale, że nie. Wcale, że nie. Multitool się jakoś ładowało. Cholera, nie pamiętam naprawdę jak. W którym miejscu. O, jest, dobra. Patrz, co tutaj Koki wkładam robi. I tutaj się nam ładuje Multitools, więc dobra. On będzie nam odpowiadał różnym wręczom itp. itd. Więc naprawdę teraz... jest bardzo fajnym urządzeniem. Tak, tutaj lata moja podróbka. O wiele brzydsza niż ja. A tu podróbka Tofika. Cześć, no, jestem sali. Wygląda przynajmniej jak człowiek. Nie tak jak Tofik. No, a jaki mam ten skin? Od kogo mam skina? Dobra, i tutaj rozładowanie. Z zieloną... Nie wiem, skąd masz skina. Z zieloną czapeczką. Mój jest o wiele ładniejszy. O wiele. Tofik! Co? Tofik 2 godziny robił TNT. Cicho. A ja też mam. Ale zrobiłem? Zrobiłem. Tofik, nawet się nie wasz. Bo cię będą musieli stąd wywozić. Tak. Położymy sobie teraz tutaj nasz projektor. W tym miejscu. Oczywiście tak dla testów póki co. Tylko w tą stronę. Odwrócić go, dobra. Tutaj widzicie taką malutką lampkę. To oznacza, z której strony on będzie kładł swoje pole. Teraz potrzebujemy kartę zasilającą. Wkładamy w tym miejscu i on automatycznie nam ładuje. Teraz potrzebujemy dać mu jakąś kartę. Mam tutaj kilka kart nauczonych, więc teraz zamówimy sobie kartę odnośnie kwadrata. Gdzie ja tę kartę mam? Tutaj. Tą kartę to zamówimy. Tutaj ustawimy w projektorze, żeby to było jak największe. Aha, tylko potrzebujemy pierw tą kartę mieć. Wtedy dopiero będziemy mogli tutaj coś operować na tym. Więc poczekajmy chwilę. Tak, nie dawaj kobiecie. Bo rozwali cały świat. Zgadzam się. A ty bardziej Koki. I to w ogóle lepiej nic nie dawać. Widzieliście ten komentarz jakiś tam, że ten, że uważaj na Koki z dynamitem albo z TNT w łapie. Nawet nie potrzebuję ani dynamitu, ani TNT. Po prostu w ogóle, jak już jest na serwerze, to wie, że coś się zaraz będzie działo. Oj. Ha. Teraz to się uruchomi w taki fajny sposób. Teraz będzie problem, gdzie to się pojawi, więc my to położymy tutaj. Uruchomię. Zginąłem, widziałem. Wiedziałem, jak to dziwnie zareaguje. A widzicie, teraz najgorsze, że pole jest uruchomione. Trzeba je wyłączyć od środka. Czekaj, to figa, potrzebuję tutaj wziąć moje itemy. Ja ci nic nie biorę, spokojnie. I muszę się dostać do tamtej strony. Teraz nie wiem, to się uzupełni w dół. Uzupełni się w dół. Ale że co? Że jak przekroczę, to mnie zabije? No. Zapomniałem włączyć, żeby można było przeskakiwać tam. Za pomocą multitools. I co, teraz kupa? Nie, czekajcie, jak tutaj się modyfikuje go. Wiecie co? Ja zaraz coś zrobię i zaraz do was wrócę. Dobra, jesteśmy już z powrotem. Udało nam się dostać do środka tego pola. Nie powiem w jaki magiczny sposób. Trzymaj Harden! Ale już wszystko działa poprawnie. Teraz możemy sobie zwiększyć daleko, żeby zobaczyli jego siłę. Tak? Siłę? Nie. Możemy go przesunąć. Distance. Dajmy na razie jeden. Zobaczmy, jak to zadziała. Ale patent. Już mi się ta bariera podoba. Co on zrobił? Zwiększył o jeden? Tak, zwiększył o jeden chyba. Dodajmy jeszcze jeden. Teraz Harden zginie. Uwaga. Harden, ostrzegam. Okej. I zwiększmy sobie znowu o jeden. Jak widzicie, można się tak bawić ile tylko chcecie. Teraz Koki zginie. Okej. Jak widzicie, mam o wiele większe teraz to pole. Jest bardzo fajnie. Nawet mi zbiera zboże. Byłoby dziwne. Ale dobra, jak widzicie, wszystko działa bardzo fajnie. My to później będziemy wykorzystywali o wiele bardziej. Tu można różne update'y jeszcze dawać na górę, w tym miejscu, ale to później poruszymy. Jak widzicie, jest ich tutaj kilka dostępnych. O, tutaj na przykład, że jak uderzysz, to ci nie zabiera HP, tak? Czekajcie, gdzie to było? Tutaj. Projektor moduł. Gdzieś to widziałem, kurczę.
które poprzelatywałem tutaj obok, o, touch damage, czyli większy damage, jak się dotknie i tak jak się wali, to zabiera damage, więc nie wiem, o co kaman. A czym tak? To jest? Teraz Harold będzie latał jak upek i będzie tutaj wszystkich próbował bić. I masz za swoje, Harder. Dobra, chwilowe cięcie, tutaj chłopak pozbiera. Dobra, jesteśmy po przerwie i kilku zginięciach. Między innymi moich. I moich też trochę. Tak, ale ja nie mam itemów żadnych. Aha. Po tej zabawie naszej. No to super. Dobra, więc ja muszę wykonać znowu ten moduł. Remove Ordered, a to może nawet i lepiej. I tak tutaj troszeczkę dużo tego straciłem. To wszystko przez skoki. Tak. Oczywiście. Za mnie. A nie? Tak. No przez to ciebie. Wiem. Ty się tam po prostu bawiłaś. Się. Tak. I wszystkich biłaś. Ty. Tak. Po prostu jeden wielki agresor. Na serwerze. Jestem agresorem. A nie? No, widzisz, nie mówiłem. To nie już ja, ledwo to... co i zaczyna się bić. Ale wiesz co, niby słuchaj, dziewczyna, bo się bije cały czas. Bo ja kupiłam ostatnio sobie myszkę, no nie? Taką z Logitecha ze sklepu za 20 zł. No. No i ten, no i ta myszka czasami mi tak klika. Taka wiecie, sama sobie mi klika. I ten, i bije na przykład, no nie? Tak jak na przykład Hardena. Dobrze, Harden. Ale on jemu szklika na diamentowym mieczu. Co ci bije? On się lekko zbał wkurzu na ciebie już. Aha, no. Nie mam jeszcze chesta. Widzicie, nie już w ogóle prawie nic nie mam, nawet chestów już nie mam. Czekaj, ja się tu biję. Ważnie. Ja nie mogę tam bić. A kto cię tam może bić? Nie. Harden jest bardzo grzeczny. Tak bardzo. Nawet by nie śmiał ciebie chyba uderzyć. Nie, że on mnie goni. Ale żyjesz. No tak to jeszcze. O co ci chodzi? Jeszcze. Żyjesz? Żyjesz. To się proszę nie czepiać. A, Jezu, tu jest. Okej, okay. Jak widzicie, teraz zamontowałem inny. Jest to projektor moduł Contain. Nie będziemy mogli troszeczkę bardziej manipulować. Otóż zwiększymy jego wielkość, czyli na maksymalną. Znaczy no, czyli na maksymalny jego wygląd. Czyli na taki sześcian. Czy nam powinien utworzyć? O jest, widzicie? Sześcian, no dobra, powiedzmy, że to jest sześcian. Jak rozwalimy to z dołu, to też dostaniemy tutaj jeszcze dodatkowe jego pola w dół. Kurczę, zaraz zginę jeszcze. Tofiek, chodź rozwal te dwa klocki. Już, chwileczkę. Nie, żartuję. Tutaj go oddalimy, a tutaj go podniesiemy. Nie, tutaj go zwiększymy. Pierw go oddalmy, zobaczycie o co mi chodzi z tym oddaleniem. O, jakieś idemy, jakie fajne. O, widzicie? Oddaliłem go jedną kratkę do przodu, w tym kierunku, więc bardzo fajnie. Oddalimy go sobie jeszcze o 3 kratki i zaraz go postawimy jako ścianka taka. Dobra, ścianka jest. Jeszcze jedna kratka i zwiększymy go o 2 pola, dzięki czemu dostaniemy 2 pola w środku. Test. Są tutaj 2 pola, jak widzicie, prawda? Widzisz? Wiedz, że jak Harden mówi, że go irytujesz, to masz bana. A to na przeglądarkę też? Na wszystko. Harden na wszystko banuje. Widzisz, tu mam tego właśnie container. Go można jeszcze bardziej rozbudować, tylko czekajcie, jak to zrobić? Aha, tutaj może wydać większą ilość niż tylko jeden. A, nawet nie wiedziałem. Więc w tą stronę damy 3, więc zostaniemy chyba powiększony w prawą stronę troszkę bardziej. Widzicie? I się powiększył faktycznie. Więc możemy w ten sposób ułożyć konkretnie, jak on ma się prezentować. Na przykład w dół nie chcemy, bo w dół nam nic to nie daje. Więc ułożymy go w ten sposób i mamy w środku pomieszczenie, jak widzicie, 2x3. W takim pomieszczeniu możemy się spokojnie bić, jaką małą arenkę sobie zrobić. A do niej możemy wchodzić chyba za pomocą tego, którego trzeba jakoś zmodernizować. A ja oczywiście nie wiem, jak mam tutaj klawisze poustawiane, więc u mnie to takie proste nie będzie. Ale dobra, mniejsza z tym. Kiedyś może zlokalizuję tutaj
tą klawiszologię, ale to chyba dopiero jak zmienię paczkę, bo ogólnie z tą paczką mam odnośnie klawiszy ciągle jakieś ekscesy. Po prostu nie zawsze te klawisze mi działają tak, jak powinny. Coś się stało. Wyrzucicie? KitKat by operator. A widzisz? Hardman ma władzę, pamiętaj o tym. Lepiej z nim nie zadzierać. Bądź jest gotowy nawet bana dać. Nie zadzieraj nosa. Chyba, że ci już dał bana. Teraz end of stream. Nie rob takiej miny. Czyli ban. Nie, jeszcze żyję. No, ci wywalił? Nie, to teraz mnie samo wywaliło. Jakiś connection, coś tam. Czyli to Harden. Wiedz, że jeśli nie wiesz, o co chodzi, to Harden. No co? Jeśli nie wbijesz, przykro nam. Było trzeba z Hardenem nie zaczynać. Spoko, i tak kończymy. Jak mówiłem, Harden ma tutaj największą władzę. Ten serwer już stoi u mnie, więc... No, więc jego waza troszeczkę zmalała. Ale to inna sprawa. Troszeczkę zmalała. Ale jak widzicie, ta modyfikacja jest naprawdę fajna i na pewno będę ją bardzo często używał w kolejnym sezonie. Oczywiście, bardziej po to, żeby się odgrodzić od reszty osób, czyli od Tofika. Tak się rzymując. Żeby się ochronić przed jego atakami na mnie. Znajdę sposób. Co pewnie też nie będzie aż takie proste. Ale postaram się polem siłowym objąć moją calutką bazę, jaką będę miał. Mm-hmm. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zobaczymy. Też będzie na pewno zabawnie. Tak mogę powiedzieć to. Ale co już to wygląda bardzo ciekawie. Małe. Dobra, jesteśmy z powrotem. Właściwie wykonywałem moduły do zwiększenia tego. Zaraz to podepnę i zobaczymy, czy takie małe to jest cały czas według ciebie. Teraz, o, widzisz, teraz masz pomieszczenie 3x4. Jak mały dalej? Bo na tym modułu dawać tutaj jeszcze więcej i jeszcze więcej i pomieszczenie automatycznie będzie się zwiększało. A mnie cały czas stoi. Nie zwiększa się. O, teraz tego. Zwiniesz. Jak, i jak może być już? Takie? Takiej wielkości? A to małe. Załamka. Dobra, wiecie co? W tym miejscu skończymy ten odcinek. Dziękujemy Hardenowi, sponsorowi tego odcinka, bo sponsorował nam te itemy, żeby to wszystko wykonać. I sponsorowi kików. I sponsorowi kików dla Koki, dawaj ich więcej i częściej. Dobra, to dziękujemy wam za obejrzenie tego odcinka. Wleciałem gdzieś w dół. Czuj się. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Komentujcie, subskrybujcie, dawajcie do mnie polecenia znajomym i do zobaczenia już jutro w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że tym razem już raz nie, nikt, znaczy nikt mnie już nie będzie bił. 69. Tak, to łapki w górę i pa pa wszystkim. Na razie. Pa pa. Gini. Nie. Tak. Ciu.